Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach modyfikacja Falskar. Udajemy się na exploring na północ w poszukiwaniu szczęścia i czwartego fragmentu kryształu nekromantów. Nic mi się nie pojawia na radarze w zasadzie. Więc chyba nic tu nie ma, bo już by się pojawiło, nie? Pójdziemy sobie tutaj, w takim razie, tam gdzie nas nie było, ale byli nasi przyjaciele. Którym to pomogliśmy wyplenić zło, a przynajmniej jego część. Nie, znowu Lidia się gdzieś przykleiła chyba. A więc lecimy, lecimy. Ogólnie podoba mi się bardzo ta modyfikacja Falskar, fajnie zorganizowana. Spora lokacja, w której jest co robić. Nie ma niepotrzebnych jakichś rzeczy, no było parę zleceń, ale się skończyły w sumie szybko. Żadnego zbierania rzepy. Ciekawie napisane, znaczy wystarczająco ciekawie napisane drobne questy, które no, myślałeś, chętnie zobaczę do czego to prowadzi. A więc jak najbardziej spoko. Okej. A to już nawet tą jaskinię mi za górami pokazuje, okej. A więc tylko tu. Siema. Zostawiliście coś dla nas? Nic mi nie mówi, mój kurde kaptur. Ale miksturki są. Opustoszałe, takie straszne, nie? Kurde, praktycznie żadnego horroru na moim kanale nie ma, tylko Fear był. I Prey w sumie też taki trochę straszny, ale bez przesady, nie? Ale takiego typowego horroru to nie widzieliśmy. To też dobra zabawa jest, kurde, na odcinki. Ale gdzie czas? Gdzie czas na to wszystko, ja pytam się.
Ups. Ups, trafiłem na ciebie, bo nie chcesz się przesunąć, widząc, że idę. Okej. Już? Znaczy tak, no przyszlibyśmy tutaj z kim trzeba, to pewnie tu jakieś coś by się otworzyło może. No tak, to widzę, że tu może są jakieś drzwi. Sprawdźmy na mapie. No wygląda na to, że to już, ale wiecie, fabuła by tutaj była i pewnie coś by się wydarzyło. To pewnie byśmy gdzieś tam przeszli. Tu może jakieś drzwi by się otworzyły, czy coś. Patrzę, czy jakieś wajchy nie ma, ale chyba nie ma. No cóż. Żeby się dowiedzieć następnym razem, trzeba wybrać tą drogę. Z tym, że chciałem tutaj przyjść, bo tutaj mieli być nekromanci, nie? No i ich nie ma. Kurka wodna. Dobra, nie będziemy błądzić. Nie widzę tu żadnej wajchy. Żadnego łańcucha. Mapa też nie pokazuje, gdzie iść. Raczej jest zamknięty teren. Można ewentualnie gdzieś wpaść pod ziemię. Według mapy by było, czy coś. Albo musi się otworzyć przejście. Jakieś... Czekaj jeszcze raz na tą mapę. No nie jest zbadane, nie jest. Tutaj coś jest, nie? No to nie. No dobra, nie, to nie. Mogłem też nie zauważyć. Ale nic nie widzę. No więc tak. Dobra, czyli wiemy, że tak. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tędy szliśmy. Może tu. A tak to chyba wszystko już. No, wątpię, żeby tu coś było. Można zerknąć tak na radarze. Jest coś, okej. I zaraz będziemy mieli całą falskę rozkminione. A więc będziemy wracali do Skyrim powoli. Nie mogę. Nie mogę. Tu też nie mogę.
Może to też jakieś zadanie, kurde, trzeba dostać. Czemu nie mogę tej drzwi nie pociągnąć? Widzę, że tu jakieś światło na niej siedzi, ale... Kurde, to musi być jakieś zadanie. Od kogo? Goddammit. To chyba idziemy szukać po mieścinach. Miastach i mieścinach. Tam jest jeszcze droga. Ale drzwi zamknięte, kurwa, właśnie. Jeszcze zobaczymy tu. Czegoś nie ma. Dobra, to spadamy, nie? Parabi. To musiało być jakieś zadanie. Albo gdzieś tu jest jeszcze inne wejście, ale nie widać. Może jeszcze tu wrócimy. Dobra, żeby za dużo nie błądzić, pójdziemy. W Bursztynowym Nowym Grodzie prawie ze wszystkimi gadałem. Kto tu jeszcze żyje? Chodźmy do Stalgard w ogóle zobaczyć. Nie mogę. Radar. Nic. Tu też nikt nie żyje. Doki. Coś mi się kojarzy. Jedno miejsce było, gdzie było tak jakby miejsce na kryształ, ale tego kryształu tam nie było. Wciąż nie mogę wierzyć, prawda? To miejsce wygląda okropnie niebezpiecznie. I takie jest, choć chciałabym, by było inaczej. To byłoby takie piękne miejsce do życia. Nie, by teraz nie było. Musisz być tylko ostrożny. Zawędruj za daleko w las, a bandyci cię obrabią i zabiją, zanim nawet będziesz wiedział. Idź sobie trochę popływać, a możesz trafić na otwarte morze przez niefortunny prąd. Tam woda jest tak zimna, że zginiesz w kilka sekund. Naucz się radzić sobie z tym wszystkim. Mieszkamy tutaj bez żadnych wypadków od 15 lat. No nie licząc bandytów, z którymi nam pomogłeś. Podoba ci się życie w dokach? O tak, widok na ocean jest wspaniały, ja mam sposobność poznać wielu interesujących ludzi, którzy zawitają w tę stronę. Cieszę się też, gdyż Henrik jest tutaj szczęśliwy, kocham go, niczego więcej nie pragnę, jak tylko go uszczęśliwić. Właściwie to zbliża się nasza rocznica, przypuszczam, że nie będziesz chciał mi pomóc. Jasne, o co chodzi? Cudownie. Tak jak mówiłam, zbliża się nasza rocznica, to nasze dziesięciolecie, więc chcę przygotować coś specjalnego. Mój pradziadek Svengar był po trochu alchemikiem rolniczym. Lubi używać alchemii do mieszania i zmieniania nasion roślin, często uzyskując ciekawe rezultaty. Pewnego dnia stworzył unikalną odmianę jagód, bazując na jałowcu. Jest dużo mocniejsza, lecz do prawidłowego wzrostu potrzebuje specyficznych warunków. To jest zabójcza trucizna. Jeśli właściwie zmieszana, ale luzem, jest to wyśmienita mała uczta. Okej.
Nazwał jego Demi Svengara, gdyż był trochę obsesyjny na swoim punkcie. Nasza rodzina miała miły, mały zagajnik, gdzie je uprawialiśmy. Henrik lubi je najbardziej, ale potrzebują dużo czasu, by dojrzeć. Wszystkie z tego roku zachowałem, bym mogła wykorzystać się do różnych deserów tylko dla niego. I w tym miejscu pojawia się problem. Przy tych wszystkich bandytach ostatnio nie sądzę, bym mogła bezpiecznie je zebrać z zagajnika. Potrzebuję, byś udał się do gaju sosnowego zamku przez rzekę na północny wschód stąd i przynieść mi trochę tych jagód. 3 garście powinny wystarczyć. Zapłacę ci, kiedy wrócisz, więc daj mi znać, jak tylko je zbierzesz. Tylko nie mów o tym Henrikowi, to ma być niespodzianka. Okej. No byliśmy już w tym gaju, no. Dobra, na razie pogadajmy jeszcze tutaj. Jak to jest dorastać na wybrzeżu? Nie jest tak źle, zazwyczaj mam dużo do roboty, chociaż chciałbym, by czasami było więcej. Mój tata mówi, że nie mogę iść do lasu samemu, ponieważ są pełne złych ludzi, którzy będą chcieli mnie skrzywdzić. A odleglejsze części wybrzeża pełne są wstrętnych stworów, ale znajduję parę miejsc do zabawy. Nie powinieneś bawić się na plaży lub w lesie? Powinienem, tutaj jednak nie pozwala mi się bawić w lesie przez tych wszystkich bandytów, a na plaży, gdyż roi się od krabów płotnych. Zazwyczaj rzucają w nie kamieniami, by sobie poszły, ale ostatnio stało się dużo większe niż normalnie. Jeżeli je przegonisz, to znowu będę mógł bawić się na plaży. Nie musisz, ale byłoby to bardzo miłe. Wtedy nie musiałbym siedzieć tu całymi dniami. To na zachód stąd, koło jaru piaskowej skorupy. Okej. Okay. Wystarczyło pogadać i już 2 zadania mamy. Do you need something? Nie. Safe travels. Nie, nie dziś. Jeszcze wejdziemy do środka. Albo nie. Kupiec wodnego brzegu. I'm certain I have just what you're looking for. Dedryczny puklerz. Czemu mam ciężki lodowcowy hełm przy sobie? Lydia ma chyba lepszy. Osłaniam cię. Będę dźwigać twoje ciężary. A no, wybitne strzelectwo, już wiem czemu. Ja za tobą. If you need something, I've probably got it around here somewhere. Okej, mamy 2 kolejne zadania. Także to jest pozytywne bardzo. Jeszcze tu kolega, no, już z nim gadaliśmy strasznie dużo, ale może coś tam. Hello, traveler. Stay safe. A więc zabierzmy się za zadanie. Tylko najpierw zaznaczmy sobie. Najpierw pójdziemy do gaju, bo już znamy. Po jagody. Hej, patrz! Jaskinia. Ciekawe, co jest w środku. Właśnie tak... Ty pewnie, kurde, gdzieś się przykleiłaś i, kurde, nie byłaś ze mną w środku. Tak mi się wydaje. Arabi? Arabi? Coming here will be the last mistake you ever make. You snuck one in. Ależ ona tam wjechała, widzieliście to?
Pięknie. W samych gaciach chcesz walczyć, stary? Czy ty jesteś z kamienia łupanego? Zabrali je. Zabrali jagody. Okej, 81 to nawet nie widziałem, kiedy do 80 doszło. Fajnie było to powtórzyć. Po jagody przyszedłem. Nieźle, smucza stan. Znaleźliśmy kupca na te stare beczki. Z tego co wiem, podobne są do jałowców, ale zawierają silną truciznę. Jest całkowicie nieszkodliwa, dopóki nie przygotować jej dobrze. Kupiec oferuje kupę szmalu, więc zabraliśmy tyle, ile możemy i przenieśliśmy na brzeg koło wschodniego cumowiska. Kupiec przybędzie za niedługo, a my będziemy bogaci. Kurwa. Wyjść chcę.
Yippee-ki-yay. O, zajebiście. Wszystko jasne i klarowne. Okej, okay. Przestraszyłeś mnie. Lydia, to ty? Ja pierdolę. Co wybrała strzały teraz? Dwa razy nie trafiłem pod rząd. Well done, Lydia, well done. I tak oto zdobywamy jagody na rocznicę. Dobrze, że nie poszłaś sama. Bandyci byli w gaju. Zająłem się nimi, ale udało mi się uratować tylko tyle. Naprawdę? Nie chciałam narażać się na takie niebezpieczeństwo. Przepraszam. Nie martw się. Wystarczy na ciasto lub dwa. Wystarczy też na zasadzenie, by wyrosły nowe. W zasadzie zacznę od razu. Dzięki raz jeszcze. Martwiłem się, że nie będę mogła upiec ulubionego ciasta Henrika. To taka wyjątkowa okazja. Masz, weź to. Zasłużyłeś. Placek. Safe travels. A w następnym odcinku, moi drodzy, zrobimy zadanie śmiertelny połów. Fajnie by było, gdyby to było to zadanie z klejnotem. Albowiem, jeżeli nie ma czegoś tu, no to jeszcze jest ta twierdza, do której nie możemy wejść, a tak poza tym chyba wszystko. Czy tak będzie? Przekonam się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zajrzyjcie do innych materiałów i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.